Proszę o zabranie głosu pana senatora Marcina Bosackiego. Bardzo dziękuję pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Znane są opinii publicznej ciągoty do inwigilacji totalnej ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i osobiście tutaj obecnego pana ministra Wosia znane są z afery Pegasusa. Równo 5 lat temu pan minister Woś złożył swój podpis pod przekazaniem CBA z Funduszu Sprawiedliwości, przypominam, funduszu, który miał służyć pomocy ofiarom przestępstw, dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czyli Policji Politycznej PiS-u. I dzisiaj wiemy z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli za czasów zarówno prezesa, a dziś senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, jak i te ustalenia zostały potwierdzone za obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, że te pieniądze trafiły na zakup systemu Pegasus. Te pieniądze potem wraz z tym systemem służyły do totalnej inwigilacji przeciwników politycznych, na przykład szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, największej siły opozycji Krzysztofa Brejzy, do inwigilacji działaczy związkowych, przedstawicieli pracodawców, niezależnych prokuratorów, adwokatów i innych obywateli. A zapewniam państwa, że wiemy tylko o niewielkiej części tych, wobec których ten system inwigilacji totalnej, tę izraelską broń cybernetyczną użyto. Przyjdzie czas, że będziemy o tym wiedzieli dużo więcej. I o roli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osobiście pana ministra Wosia również. Szanowni państwo, ta ustawa powoduje, że tego typu urządzenia do inwigilacji totalnej będzie mogła bez jakiejkolwiek kontroli używać służba całkowicie podległa Ministerstwu Sprawiedliwości. I tak jak mówił mój poprzednik, marszałek Borusewicz, jak mówił senator Kwiatkowski, jest to tworzenie kolejnej służby specjalnej, de facto kolejnej policji politycznej ugrupowania rządzącego, z tym, że tym razem nie będzie to jak w wypadku CBA PiS właściwy, tylko odszczepieńcy czy koledzy PiS-u z Solidarnej Polski, bo oni kontrolują w całości Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlatego też, oprócz innych powodów, które tak elokwentnie wyłuszczyli moi poprzednicy, senatorowie Koalicji Obywatelskiej poprą wniosek połączonych komisji o odrzucenie tej niebezpiecznej dla obywateli ustawy w całości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie senatorze.